Batmani, Spidermani, ale i księżniczki czy policjantki i wiele, wiele innych. Pomysłowość i inwencja dzieci nie mają granic. I podobnie było w sobotę w Centrum Kultury Agora, gdzie najmłodsi i ich opiekunowie bawili się podczas wielopokoleniowego balu karnawałowego. Starsi też nie chcieli być gorsi od swoich pociech i sami zmyślnie się przebrali. W Egipcie kiedyś to dostałem za darmo, a wnuki tak zarządziły, żeby być Egipcjaninem. Jedno jest piratem, druga księżniczką i trzecia wnuczka piratem. O. A żona cyganicha. Teodor, tutaj jest mój synek, ma 5 lat i wybrał Batmana, bo bardzo lubi superbohaterów. Tych, którzy walczą w imię dobrych, czyli pomagają tym słabszym, którzy sami nie mają siły. Skąd się wziął pomysł na kotów? No po prostu zawód mój zobowiązuje, jestem lekarzem weterynarii. Nie mogło być inaczej. Można się przebrać za każdą wymarzoną postać, chociaż co roku impreza w Centrum Kultury Agora przybiera inny temat. W ubiegłym roku to był superbohater, więc dzieci się przebierały zazwyczaj za superbohaterów, na przykład Supermana, Batmana czy te inne. A dzisiaj mamy podróż w czasie, więc uważam, że można się przebrać absolutnie za kogo się chce z różnych epok, z jakich sobie tylko dzieci wymarzą. W tym roku imprezę zatytułowano Podróż w czasie, a jej idea narodziła się już wiele lat temu. Wszystko po to, żeby dzieciom umilić ten zimowy, zimny czas. To jest wielopokoleniowy bal przebierańców dla babci, dziadka i wnucząt, organizowany już ponad 10 lat, jeszcze jak byliśmy w ośrodku na Placu Piłsudskiego, to tam powstał pomysł, żeby zintegrować rodziny, scalić, żeby mogły i babcie, i dziadkowie, i rodzice, i dzieci wspólnie się pobawić. Dla Echo24 Rafał Stefaniak.